Oblicz wartość wyrażenia 5 do potęgi trzeciej. 5 do potęgi trzeciej to zupełnie co innego niż 5 razy 3. 5 do trzeciej to wynik działania. 5 razy 5 razy 5. Przypomnijmy, jaka jest różnica. 5 razy 3, zapiszmy, 5 razy 3. To inaczej 5 razy 3 to inaczej 5 dodać 5, dodać 5. Mnożenie liczby przez 3 to inaczej dodanie trzech takich samych liczb pod rząd. Natomiast podnoszenie do potęgi trzeciej to przemnożenie trzech takich samych liczb pod rząd. Tak więc 5 razy 3, jak pokazałem, równa się 15. A 5 do potęgi trzeciej to mnożenie trzech kolejnych piątek. Mamy 5 razy 5, czyli 25, i 25 razy 5, czyli 125. I gotowe.